Cześć, tu Jaromir. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Crusader Kings 3. Witam Was w imieniu Kraka z Grodu Kraka. Trochę to śmiesznie brzmi, ale okej. No dobrze, w poprzednim odcinku dopiero jakby troszeczkę jedną decyzję podjęliśmy co do naszej drogi życiowej. Natomiast teraz by trzeba było się zastanowić, ale no fajnie byłoby spróbować ten Sandomierz włączyć i sformować to takie księstwo Lesser Poland. Aczkolwiek, że to jest takie konieczne. Najpierw zobaczmy, jakie w ogóle mamy szanse. Przede wszystkim my mamy tak, militarna siła 278, Sandomierz ma 270, Tarnów ma 400, Stężyca 265. Wydaje mi się, że dobrze byłoby mieć sojusznika w Tarnowie. Jak można to zrobić? Oni mają dwoje dzieci, Gadenty i Niezamysł, więc można by spróbować zaaranżować małżeństwo z naszą siostrą. Tylko tak, żeby właśnie w tym momencie jest dzieci z tego małżeństwa będą jakby z dynastii Lędzian, a nie z naszej dynastii, więc można by dać matrilineal marriage. Oni się nawet i zgodzą, dlatego że tak, jakby pożąda, Aleksander chce sojuszu, opinia o Wandzie ma taką sobie i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc się zgodzi i będzie naszym sojusznikiem, więc to by było dobre. Myślę, że można by taką propozycję wysłać. Opinia i tu jest bardzo dobra. 13 lat, 21, różnica wieku nie jest też taka duża. Zyskamy też trochę prestiżu. Więc wyślijmy tą propozycję. Gość ze Stężycy też miał, ale tutaj on ma mniejszą siłę militarną, więc myślałem, żeby się dało jeszcze ewentualnie z kimś. Tu mają taką sobie. Kto tu jest? Kinga. Można by ewentualnie zaaranżować z Łęczycą małżeństwo w tym momencie nasze. Aha, tu jest jeszcze, że tamci jeszcze nie, dopiero wysłaliśmy zaproszenie, więc jeszcze to nie jest zaakceptowane. Dopiero jak odpauzujemy, to będzie w tym momencie to, powinni się zgodzić, więc musimy chwilę poczekać. Stężyca ma 265, czy mają 324. Może warto by z Łęczycą też troszkę jakby spróbować. Co to jest? Kinga. Roczek ma. No, można by oczywiście zaaranżować małżeństwo nasze. 24 lata, roczek. To będzie 44, jak ona będzie miała 21. To jeszcze co z tego może być? To nie jest tak źle. Zobaczmy, czy to się uda tak zaaranżować. Nie, nie zaakceptują tego. Dlaczego? A, no właśnie, bo też nie chcą się zgodzić na to, że dziedziczymy wtedy, dzieci dziedziczą nasz tytuł. A, czyli tak nie zrobimy z nimi. No to gdzie jeszcze można by szukać jakiś tutaj Silesia? To jest jakiś kurczę większy gość. Rodzeństwo. Czpisława ze Ślęża. O matko. Już to widzę, jak zagraniczni youtuberzy są w stanie to wymówić. Dobra. O rany, też się nie zgadzam. Dobra, to my się chyba już tak nie zaaranżujemy, aczkolwiek no, drogę sukcesji mamy już w tym momencie ogarniętą. Więc co, będziemy czekać, aż ewentualnie odpauzujemy i poczekamy sobie, aż ci się zgodzą, znaczy Starnowa się zgodzą. Jeszcze się zastanawiam, czy można by ewentualnie zobaczyć, o, Dąbrowa Górnicza tu jest? Nie tu chciałem. Kraków, Wiślica, bo to są te baroństwa, tu jest Kraków. Mamy w tym momencie, możemy tu jeszcze jakieś budynki, Olsztyn, a, to są wszystkie, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Wiślica, to są wszystkie te miasta, miasteczka, wsie, które tutaj są jakby w tym, te baronie można powiedzieć. O, okej. Okay. Możemy tutaj skonstruować ewentualnie nowe budynki, tylko teraz zobaczmy. Palisady nawet nie mamy. War camps. W ogóle nie mamy na to kasy, więc na razie sobie nic nie będziemy konstruować.
Olsztyn. New holding można skonstruować. Taxes levies to holder. Tylko pytanie, czy to możemy? Nie, nie możemy tego zrobić. Pewnie też to coś wymaga. No to na razie tutaj sobie za bardzo nie podziałamy. Zobaczmy na razie na naszą radę, co każdy z nich robi. Plus 6 opinia to jest nasza, że tak powiem, no, przywódczyni religijna. Zwiększa pobożność. Piety, dobrze. Albo może fabrykować jakieś roszczenia do innych ziem. Na razie może bym nie fabrykował nic. Ty kolekcjonujesz podatki, ty na zagranicznych się skupiasz rzeczach, ty się z kolei organizujesz tych za wojska zaciężne. Bardzo dobrze. A to drugie to co to jest? Train Commanders. Zmniejszenie o 6% men at arms. To nie jest w tym momencie złe też. Tu jest przerywanie jakichś spisków, albo wspieranie, albo może spróbować odszukać, bo na razie nie podejrzewam, żeby jakieś tutaj były sekrety między, znaczy wymierzone, przed, nie sekrety, tylko jakieś spiski przeciwko nam, aczkolwiek kto to wie. Można by spróbować, mamy 40% szans na znalezienie jakichś, powiedzmy, sekretów, tylko gdzie? Łęczyca, Sierac, może tam, może będziemy jakieś haki znajdywać na tego gościa. Dobra, niech ona tam szuka tych haków, zobaczymy co to daje w ogóle. Co jeszcze możemy zrobić? Mamy mało czempionów, czyli tych rycerzy, krótko mówiąc, więc możemy rozesłać, możemy, Geralt jest, ma 7, 6, 2, możemy mieć 5. Jest jakiś gość, Lambert. Możemy go zrekrutować do naszego tego, tylko za kasę. 7. 7 to nie jest dużo do naszego dworu. Dostaniemy 18 stresu, ponieważ jesteśmy paranoidalni, paranoikiem. Ok, 50 opinii. Teraz pytanie, czy jak ja chcę... Aha, i wtedy dopiero mogę pozwolić mu być czempionem. Ale on jest niezłym, kurczę, gościem. To ja bym sobie go wziął. Dobra, chodź tu, gościu. I możemy mu pozwolić, żeby być... Nie, on domyślnie jest czempionem w tym momencie. No taki rycerz to jest rycerz, kurczę. Bardzo dobrze. Dobrze, tu mamy tak, możemy wypowiedzieć wojnę, ale na razie może nie. Możemy rajd przeprowadzić na Opole. Rajd na Opole. Gdzie jest Opole? O matko. Geografia się kłania. Jest to, a może zaraz. Jest to jakieś wyszukiwarka albo coś? Find character? Nie. Nie ma czegoś takiego jak wyszukiwarka tego. No to tu gdzieś powinno być. A jest tu. No dobra, tylko że to jest Morawia. Księstwo czy Królestwo Morawskie. Czy to nie spowoduje, że on się na nas wkurzy, że tak powiem, i nas podbije? Nie robiłem nigdy rajdów. Opole tax, loot, levies, supply limit. Duk Wratysław. A ma dobrą opinię o nas, więc może nie warto sobie robić tam wrogów. Pytanie, czy te rajdy są takie, że oni od razu wiedzą o tym?
Right. Właśnie. No może tak, mogą złoto zdobyć. Start riding. No pytanie. Znaczy, myślę, że tylko, że oni mogą dużą armię w tym momencie się, że tak powiem, zrekrutować, więc ja bym tego rajdu na razie tak przeciwko takiemu dużemu księstwu czy królestwu, to może lepiej nie. Dobra, mamy ciebie. Co dalej? Dalej to chyba odpauzować i zobaczymy, co się będzie działo, jeżeli chodzi o odpowiedź na naszą propozycję zaaranżowania małżeństwa. Jest. Zgodził się. I teraz jest naszym sojusznikiem. Dobrze. Teraz można się zastanowić, czy jesteśmy w stanie podjąć jakieś tutaj kroki przeciwko Sandomierzowi. O kurczę, jak to się stało, że on ma nagle 866, a miał coś tam, coś tam? Że jak? ...480, 519. No to teoretycznie... Oni są niby podobni do nas. Czterech czempionów mamy. Nie wiem, czy to nie przechlapiemy w tym momencie, jakbyśmy im wypowiedzieli wojnę. Czy będziemy w stanie to wygrać, ale uczymy się dopiero. Najwyżej będzie to krótka rozgrywka. Panie kolego, jakbyśmy chcieli w tym momencie najechać, tego nie możemy zrobić, bo jesteśmy za mało sławni. Możemy podbić jakieś hrabstwo. Będzie nas to kosztowało 50. Nie wiem czego. Jest z naszej wiary 100. Jesteśmy tribal 50, czyli to jest koszt 50. Tylko czego? 800. 70. Przez 12 lat. Bardzo dobrze. Jeżeli wygramy, uzyskamy troszeczkę sławy. Sojusznicy też uzyskają. A Sandomierz... Objective to jest, żeby podbić Sandomierz w tym momencie. No mamy w tym momencie... A, change objective, można sobie wybrać, które chcemy. Dobrze, na razie... panie. Declare war. A moje roszczenia, jakbym chciał tutaj. Czy w dom sam domierz. Dejure capital. 10 sławy. Właśnie nie wiem, jaka jest różnica, bo mogę jakby któreś z tych roszczeń wykorzystać albo podbić, po prostu mieć casus belli podbicia. Czy w, i różne mam casus belli? Może dlatego, że jesteśmy plemiennym takim tym. To nam będzie kosztowało 50, czegokolwiek by to było. Nie mam pojęcia czego. Tu jest daci nie możemy. To kosztuje 50, ale prestiżu. Może to jest. Może to jest renown? Nie, renown to nie jest w tym momencie. Nie wiem, co to jest za ten. Muszę jeszcze sobie gdzieś posprawdzać to, co to jest za waluta, bo to wygląda jak jakieś wiary czy czegoś. 50, czegokolwiek by to było. To jest tak jakby jakaś święta wojna. Aha, bo to może być... No nie, no dziwne to jest.
Ja bym poszedł w your claims, tak naprawdę. Ups, przepraszam, coś mi tutaj spadło niestety. I chciałbym podbić właśnie, na razie mogę tylko jedno. Change objective. Mogę podbić albo... A mogę wszystkie? Mogę. Nie, nie mogę. No to najbardziej Sandomierz by mi zapasowało. W tym momencie 50 będzie nas to kosztowało prestiżu. No dobra, próbujemy. Aha, będziemy, mamy jednego sojusznika, Aleksandra, bo to się liczy nasza cała siła, więc dlatego mamy porównywalną siłę do gościa. No dobrze, wydarzyło się, więc teraz tak. Możemy zrobić tam Raise All Armies, ale na pewno, nie wiem, mamy więcej, 515 teraz. Unraised. Dobra, już mamy, one się będą formować. Elitarna jakość. Czterech rycerzy. Może ten Lambert, kurczę, dodał coś. Nie zwróciłem na to uwagi tak naprawdę, ten, którego żeśmy tam zatrudnili. Champion. Zastanawiam się, czy też taki regiment nie utworzyć na przyszłość. Mamy prestiżu od groma. Dochodu mamy 1,5. Troszkę mało, ale bylibyśmy w stanie mały regiment utrzymać tak naprawdę. Tylko teraz właśnie, jaki tutaj jest teren? Wzgórza, lasy. Głównie wzgórza tutaj są. Więc... Lightfootman w lesie, w tajdze, w tym, w tajdze i w dżungli. Horseman, no to raczej na równinach i tak dalej, ale gorzej na to horseman nie. Pikeman kosztuje 200 na wzgórzach i górach 26, siła 10. A pytanie, ile ci mają siły tak naprawdę? 4? Trudno powiedzieć. Tego jeszcze nie wiem. Dowodzi Lambert. Może dlatego, że Lambert dowodzi, bo on jest najlepszym chyba czempionem. Komandorem. No to bardzo dobrze. Marshal skill plus 11. Czyli tak naprawdę komandora można by innego dać, który ma większe te zdolności dowodzenia. Bo to jest jego jakby, powiedzmy, takie personalne umiejętności bojowe. Dobrze, panie Lambert. 0,1 miesięcznie. To na to byśmy sobie mogli pozwolić tak naprawdę. 5 soldiers do 100. Tylko trochę za późno, że tak powiem. Chyba trzeba było to najpierw zrobić, bo to pewnie troszkę trwa. A pikeman kosztuje 0,2. Regiment pikinierów. No dobra, zobaczmy, jak on w tym momencie się będzie szybko tutaj tworzył. A czy jakiś inny tryb mapy się tu da zrobić? Nie, taki jest najlepszy. 519, oni mają 870. Ten regiment... Nie wiem, czy tu nie powinniśmy podejść, żeby się razem z tymi spotkać ewentualnie. Starnowa. Ten regiment, to nie wiem, czy żeśmy za późno nie zrobili, żeby się dopiero zbierał. No nie, to akurat nie jest najlepszy pomysł. Defending on Hills. Za 10 dni. Na pewno przegramy. Mają więcej żołnierzy i ten, ale... A wy? Gdzie macie swoich ludzi? Panie, czy ja nie mogę, że tak powiem, poprosić, żeby on mi tutaj... Może troszkę wyskoczyłem przed szereg. Czy ja tutaj zdążę, że tak powiem, uciec? Kiedy oni tutaj
za 12 dni, a my za 13 dni. A tutaj jakbym chciał, bo tu jest za rzeką, za 9 dni. Mogę się tutaj przenieść. Lewis 515, Champions 4. A, bo to jest Unrised jeszcze. Bo mi się dopiero, że tak powiem, za późno go troszeczkę, no, sformowałem ten regiment. Dobra, to już wiemy następnym razem, że trzeba sobie najpierw go sformować. Uciekniemy tutaj na razie, może ta dołączy. Na razie gramy na zwłokę. Dobra, oni tam atakują. Czemu gość z Tarnowa, że tak powiem, nie ten? 542, Allies. Dlaczego nie dołączyli sojusznicy do nas? Panie szanowny. Cold War. Zapomniałem dołączyć. Okej, okay. Oni tam będą próbować Kraków nam oblegać, ale dobra, oni się to teraz do nas tu dołączą i teraz dostaną, że tak powiem, w ciry. Mam nadzieję. Dobra, i zobaczmy, jakie mamy szanse. 0 dni, czyli już tam się od razu dołączymy, a ci drudzy, jakie mamy szanse teraz? Czy ja w dobre miejsce w ogóle idę? Dobre miejsce idę, do Krakowa. Czemu teraz mi nie podaje Better Army Commander? You will probably lose. Może zróbmy tak, jak oni nam tu oblegają, to może byśmy tam oblegali i oni wtedy przestaną oblegać, ja wiem. O. Chociaż mają oblężenie Krakowa, jest niezłe. Pytanie, czy to daje nam szanse związane z całą razem z tymi sojusznikami, czy... Nie, to jest oblężenie, że przegramy. Okej. No dobra, to idziemy tam. 1000. A skąd się tam nagle wzięło 1000? Powinniśmy to wygrać, ale... Zobaczmy. Bitwa o Kraków. No men in arms. No bo żeśmy ich jeszcze nie powołali. Superior quality, elite quality. Czyli oni mają lepszą jakość tej armii. 4 czempionów. My mamy w sumie 9. Nie, to my jesteśmy. Nie, to jest nasz, to jest ich, to jest, weźmy my. Close, go to location, farmlands, Corindrol. Dobra, no zobaczmy. Chyba to wygramy. Tak, wygramy. 307. Our champion Lambert zranił tego. No. Dobra, później będziemy czytać, co się tam podziało. Bardzo dobrze. To ja wiem, że nie jestem. Wiktor, jesteśmy. Bitwa o Kraków wygrana. Bardzo dobrze. Jak ona poszła? 141 straconych żołnierzy, a oni stracili 294. Bardzo dobrze. Details. A, to można sobie podglądnąć w tym momencie, kto, że tak powiem, ile, że tak powiem, pozałatwiał tych. Ten champion, 9 rycerzy, Lambert i tak dalej, i tak dalej. Warcista Uściech są ranni. Total kill 150, czyli sami 9 rycerzy zabiło 150 goluda, a reszta... No to teraz widać, jest odpowiedź na to moje, że tak powiem, tą. Pytanie, co dają rycerze, czyli czempioni. No praktycznie więcej byli w stanie załatwić tych wojsk zaciężnych niż cała nasza zbieranina.
Oni czempioni. No, bardzo fajnie. Total, Mindface, Pursuit, Total i tak dalej. Champions. A, tu można zobaczyć, co tu zrobił. 35, Igor, Warcisław. Ale został ranny, ten też został ranny. No, tutaj raniliśmy jakiegoś Konrada. Biedny. Znaczy, no taka jego ten... Eventy można. Nasz czempion, Warcisław Sieracki, został raniony przez Konrada. Warcisław Sieracki został dwa razy ranny przez tego. Uściech przez Konrad, kurde, sieje zniszczenie. Co to za Konrad? Kurde, gość. On ma tylko 8 w tym momencie. Nie, ale nasz, przepraszam, to jest drugą stronę. Our champion został raniony i ranił tego. Dobra, bo to w jedną i w drugą stronę. Okej, okay, no to oni się tutaj jakoś tak bili. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, co to jest? Find Secrets, dobra. Elijah Jones War, bardzo dobrze. Mamy 16%. No to teraz trzeba by oblężyć się rad i w zasadzie będzie sprawa załatwiona. Więc co? Dawać ich tam do Sieradza. Oleśnica. Tam macie iść. A ci uciekają gdzie? Nie widzę, gdzie oni uciekają. Oni uciekają do Oleśnicy, więc tam pewnie się z nimi zetniemy. Czy nasze regimenty można już zwiększyć? Myślę, że można, ale jeszcze chwilę poczekajmy. 900 przeciwko 500. Nie, to nie mają szans za bardzo. Oblężymy ich. Oni w ogóle gdzieś zwiewają daleko. Do Urzędowa. Dobra, niech tam urzędują. Niech tam urzędują. No i teraz oblegamy. Oblężenie też troszkę inaczej działa. Mamy jakby progres dzienny, przy czym na modyfikatory tego progresu zależą od różnych rzeczy, krótko mówiąc. Gdzie goś idzie? Do Radomia. No dobrze. Będziemy patrzeć, co się tu dzieje. Nie wiem, czy on nas nie będzie chciał jakoś zaatakować. 4 miesiące do oblężenia. Dobra, gdzie on tutaj idzie? On będzie próbował tutaj coś, kurczę, zmajstrować. Może sobie próbować oblegać Kraków, to mi nie przeszkadza, bo i tak nie zdąży, zanim się radza nie podbijemy. Sandomierza, przepraszam. Zastanawiam się, czy tych w tym momencie, bo użyj 65 plus 0,8, kurczę. Raised Armies, aha, no właśnie, 0,6. Increase size to 2. Jak można ich tutaj zrobić? Czy możemy ich zrobić raise? Z tego poziomu. Increase size to mini. Czy oni muszą się dopiero do 100 w tym momencie w pełni sformować? Czy musimy po prostu to zrobić? Dobra, oni powinni już być tutaj. 65. Nie jest ich wielu. Ale na wszelki wypadek... Nie, panie, ty mi tu nie uciekaj stamtąd z tego oblężenia. Dobra, bo on tam próbuje iść. Będzie oblegał Kraków, ale nie zdąży go. Tutaj mamy 28 dni, więc spokojnie zdążymy. A gość ma do oblężenia Krakowa 6 miesięcy, więc życzę powodzenia. A właśnie. Stop, 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 stop. O, wzięliśmy jako zakładnika naszego tego lecha całego. No i co to w tym momencie daje?
No jak jest zakładnik? Co możemy z nim zrobić? Zaoferować pokój, okup, jakiegoś się torturować do lochu. Mamma mia. Sorki, gościu. Przegrałeś w tym momencie, ale mamy 100% celów wojennych, więc możemy, co to nam da? 10 sławy, 10 prestiżu, a to allies dostaną 10 prestiżu. No dobra, enforced demands. Drogi kuzynie, no i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobrze. Co tu mamy? County control i tak dalej, i tak dalej. Ale ponieważ mamy już 31 minut, no to cóż, no to w takim wypadku zakończymy ten odcinek na tym zwycięstwie. No i będziemy się zastanawiać w następnych odcinkach, co dalej. Znaczy pewnie będziemy dalej pozostałe te podbijać, ale może nie tak od razu. Natomiast nie wiem, czy właśnie zdążę przed moim wyjazdem nagrywać następne odcinki. To jest drugi odcinek, więc ja jakoś może tam skitram, żeby były w tym czasie, co mnie nie będzie, a pozostałe najwyżej chwilkę poczekacie. To akurat ja będę miał też szansę na to, żeby troszeczkę odpocząć i jednocześnie przeczytać wasze komentarze. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.